Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Jesteśmy w krypcie i szukamy tutaj dowodów na niewinność kolejnych osób, a raczej szukamy kolejnych poszlak, które by pomogły w naszym śledztwie dotyczącym Salamandry i tego, kto w mieście z nią współpracuje. Zatem, przemy przed siebie. Jedyne, co możemy zrobić, to kontynuować właśnie tutaj naszą przebieżkę po krypcie, a to jest pochodnia, dlatego tego nie mogłem podnieść. Znajdziemy być może coś ciekawego tutaj. Znaczy nie, no na pewno coś tutaj ciekawego znajdziemy. Tylko pytanie, gdzie i kiedy? To jest jakiś szkielet na górze. Czy mogę go podnieść? Nie, bo mnie atakuje Algul. Dzień dobry, kolego Algulu. Niestety, przykro mi to stwierdzić, ale pora umierać. No właśnie, bardzo ładnie. Czy ja ten szkielet jestem w stanie podnieść z tego miejsca? A, bo ten szkielet jest tutaj, tylko tam po prostu był napis. Okej, okay. To mój błąd. Ja nie zauważyłem, że szkielet leży niżej. Teraz tak. Beczka, w której jest pochodnia, do której nie mam dostępu. Proste jak drut. Beczka kolejna. Jakaś osełka do miecza, nic ciekawego w każdym razie. I nic tutaj, cholera, nie ma. Absolutnie nic. No dobra, trudno. Gdzie mnie jeszcze nie było? To nie było mnie jeszcze na południu najbardziej. Muszę iść w dół tutaj korytarzem i zobaczyć, co tam się znajduje ciekawego. Podejrzewam, że no właśnie, kolejny ghoul do ubicia na pewno. Jaskółka nadal tutaj działa, więc jest git. Możemy się tutaj jeszcze trochę przebijać. Dawaj, gula. Chciałbym pozbierać gnoja. Dziękuję bardzo ładnie. Quick save. Zawsze, zawsze dobrze mieć quick save'a. Mimo wszystko stara skrzynia. Nie wiem, co w starej skrzyni znajdę, ale zaraz się przekonamy. O, to jakiś mocniejszy gul? Nie, też na dwa strzały. Po prostu się złożył jak talia kart. Co ja zrobiłem? Czemu ja żem wychlał jaskółkę? Bardziej mi zależy... Tak, chcę... czytać grę, halo. Nie będę marnował jaskółki na jakiegoś... przez jakiś pieprzony misklik, halo. Co ja próbowałem w ogóle zrobić? Nie wiem, co ja próbowałem zrobić. Kolego Gul, niestety... A, dobra, chciałem powiedzieć, że nie mam na ciebie całego dnia, ale jakby już trudno. O nie, bo ja z żelaznym mieczem typa napierdalam. Dobra, już naprawiam sytuację. Już Gul do piachu w takim razie. Nie wiem, co ja chciałem zrobić tymi przyciskami. Co ja chciałem osiągnąć, ale z jakiegoś powodu wypiłem jaskółkę. Tu mamy takie pierdoły, tu mamy sarkofag jakiś. No tutaj pora okraść się zmarłych ze wszystkiego, co posiadają. Stara skrzynia, dzień dobry. Na czym posiadają? No w sumie nie ma tu już za bardzo co mówić o posiadaniu w przypadku zmarłych, ale jakby, no po prostu pora rozszabrować groby. Co to jest? Nieznany eliksir. Ja bym chciał wziąć nieznany eliksir. Nawet powiedziałbym, że bardzo bym chciał, więc wypierdol krzesiwo na ziemię. Weź nieznany eliksir. I co się z nim stało? Gdzie on jest? A, też go wyjebałem z jakiegoś nieznanego powodu. Zrób quick save'a i weź walnij sobie grzdyla. Co się wydarzyło? A, nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzyło. Nieistotne. W każdym razie udało się wypić nieznany eliksir. Zwiększyło mi to chyba po prostu tylko i wyłącznie toksyczność. Co nie jest zbytnio pozytywne, ale jakby w sumie nie jest też jakoś super negatywne, póki co przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie ja znajdę te... Aha, halo. Miałem tu jakieś dowody znaleźć, a na razie jedyne co znalazłem tutaj to gule. W dużych ilościach. Czy ja pominąłem jakąś lokację? Nie zbyt. Czy jestem w złej krypcie? Czy tu jest kilka krypt w ogóle? Czy ja coś rzeczywiście pominąłem? Cofnijmy się jeszcze swoimi śladami. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze gdzieś po drodze nie leży. Czy nie ma gdzieś przejścia jakiegoś do bocznej komnaty jeszcze jakiejś. Czy czegoś w tym stylu. Czy może na samym wejściu typ był. Nie, nic tu nie ma. Rozejrzyjmy się jeszcze po tej krypcie raz porządnie. Wszędzie dookoła. Ciało Raymonda, dzień dobry. Ciało Raymonda. To kim jest detektyw, z którym współpracujemy? Halo? Co tu się dzieje? Halo, sekunda. Co kryje prawda? Poszukać wsparcia. Mam dowód jego niewinności. Mogę podejść do Vincenta. To jest teraz... What the fuck? To wszyscy... Jezu, co tu się wydarzyło? Dobra. Czyli co?
Czyli pod naszego detektywa ktoś się podszywa. Ktoś, kto jest jakimś jebanym magiem najprawdopodobniej. A jeżeli jest magiem... Czy... Nie, raczej nie. Czy detektyw jest Azarem Javedem? Brzmi jak bardzo naciągana teoria. I brzmi też jak coś, co powinienem pamiętać z mojego poprzedniego playthrough. Ale... Nie kojarzę kompletnie tutaj tej wyzimy. O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Okej, okay, czyli dobrze myślałem w takim razie. W porządku. To co? To gdzie my idziemy teraz? Najpierw podbiję sobie do Vincenta, powiem mu, że jest niewinny. A potem, nie wiem, może poszukać pomocy u Talara? Za mało mi płacą. Wydaje mi się, że Talar to jest raczej dobra osoba, żeby z nim pogadać na ten temat. W końcu już jakiegoś tam wywiadu jest członkiem. Albo Baranina. Bo jakoś tak czuję w kościach, że Vincent nie będzie zbyt chętny do pomocy. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się po prostu wydaje. Że na pomoc Vincenta raczej nie ma co liczyć. Jakoś takie mam wrażenie, patrząc na to, jak się zachowuje ten człowiek. I też cały czas w ogóle bym przekonany, że nie byłem pewien, kto jest tym, kto jest tutaj winny. Ale właśnie wydawało mi się, że Vincent. Ale widzę, że bardziej się mylić nie mogłem. O co chodzi, Wiedźminie? Czekaj, co jest za list napisany przez Elfa Jewina? Halo, halo. List napisany przez Elfa Jewina. Co to jest za list? Mogę go przeczytać gdzieś? Tu. Bla, 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 bla. Nie wiem, czy chcę... Nie chcę o tym mówić Vincentowi. Absolutnie nie. Kompletnie. O co chodzi? Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Podsumujmy wszystkie fakty. Mów dalej. Moje spotkanie z Salamandrą w kanałach to sprawka magistra, którego musiałeś wypuścić, bo nie miałeś wyjścia. Prawo to prawo. Też chcesz dopaść Salamandry. Ale żeby nie zagrozić akcji, trzymasz to w tajemnicy. A co robisz nocami, to nie moja sprawa. Wreszcie coś sensownego. Pozostaje mi tylko uznać twoje racje. Wreszcie jakieś rozsądne słowa w twoich ustach. Szkoda, że tak późno. No cóż. Masz tu sygnet straży miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Wiesz coś jeszcze o Salamandrze? Salamandra zamierza przejąć handel fistechem. Javed zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. Trzeba wyczekać moment. Okej. Okay. Czyli wiemy, że Azar Javed jest szpunem, że bierze fistech. Bla, 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 bla. Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to. Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele, korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond... O, już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolenie na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie. Zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mi mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt.
Nie ma za co. Bywaj. Dobra, czyli co? Czyli standardowo wiadomo, ekwipunek pełny wyrzucono sygnet straży miejskiej. Sygnet straży miejskiej akurat myślę, że bardzo mi się przyda, prędzej czy później. Wyjeb to po prostu, mistrzu, i podnieś mi ten sygnet straży miejskiej bardzo ładnie. I teraz tak, co ja tu mam? Srebrny pierścień z bursztynem. Nie no, to tam wyjebane w srebrny pierścień z bursztynem, nic mi nie daje. Za to sygnet salamandry mi się przyda. Ale chciałbym teraz coś sprawdzić, czy ja mogę wejść do zimy klasztornej? No, widzę, że potrzeba... O co ci chodzi? O to, że wiem, co z ciebie zarzuca. Dobra, pierdol. Bywaj. Dobra, nie chcę z tobą gadać. Czy ja mogę wejść do wyzimy klasztorny handlowej? Nie, nie mogę. Czyli po prostu w tym momencie mógłbym przeniknąć do... na bagna. Bez konieczności... bez konieczności płacenia strażnikowi łapówki. No dobra, już zapłaciłem tę łapówkę, więc jakby wywalone w to mam. Ale. Co teraz? Aha, chciałem podbić jeszcze do Tolara i powiedzieć mu też, że wiem kim jest. Kim jest Raymond? Dobra, nie mogłem się wypowiedzieć, ale tak, o to mi chodziło dokładnie. Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Dobra. Bywaj. Mamy spory progres dzisiaj. Naprawdę jestem pod ciężkim wrażeniem. Bardzo mi się podoba. Lubię taki moment, kiedy wszystko zaczyna się zgrywać w zgrabną całość. Naprawdę. Bardzo miło. Teraz tak. Kto jeszcze tutaj był podejrzany? Kalksztajn, do którego możemy podejść tędy bez większego problemu. Ja mam miejsca ekwipunku brak. To chciałbym podejść jeszcze tutaj do kolegów handlarzy i spróbować opchnąć im co mogę. Co tobie mogę opchnąć? Bułkę, kurwa. Nie wiem, czemu ja to bułkę... Czemu ja ciągle zbieram to żarcie, ja nie rozumiem. Znaczy, z tego jakiś grosz wlatuje, ale to jest naprawdę chujowy grosz. Dobra, no sprzedaj ten łój. Mamy dwa smarowidła. Myślę, że dwa smarowidła w zupełności mi wystarczy, zważywszy na to, że jeszcze żadnego z nich nie użyłem. Mam miał diamentowy. I spoko, go bym sobie zostawił jednak mimo wszystko. Domokrążco. Słuchaj. O co? Słuchaj. Mam dla ciebie pierścionek na sprzedaż. I poza tym białe róże. Mhm. Rękawiczki sobie jeszcze mimo wszystko zostaw. Chociaż dobra, sprzedam ci te rękawiczki, bo na razie tak nie jestem w stanie z nimi nic z konkretnego, sensownego zrobić. Więc nie uważam, żeby były mi jakoś super potrzebne. Zoltan, może tobie coś będę, może ty mi coś pomożesz. Nie, ty mi nic nie pomożesz. Dobra, trudno. Jeszcze jedna rzecz, co chciałem sprawdzić. Wiem, że mamy questa jeszcze tutaj kościany poker. Czas zagrać z następnym zawodowcem. Możecie mi dać znać w komentarzu, ktokolwiek, jeżeli będziecie mieli... jeżeli wiecie, z kim ja powinienem zagrać, bo tutaj jak bieganie teraz do wszystkich, granie z nimi... Dobra. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. Najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Okej. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie... Tak. Trzy świetne... Dobra, dzięki za złoto. Zadanie wykonane. Szpikal Gula, fantastycznie. Wciągnąć Azara w pułapkę. Czy ja będę mógł tak po prostu, czy ja muszę najpierw tę wieżę otworzyć, czy ja mogę tam już teraz pójść z Azarem, bez większego problemu? Jezus, co ci się dzieje z brodą? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Władzy?
Mój daleki kuzyn Rudolf jest pasterzem. Przez całe życie przeganiał z miejsca na miejsce 300 owiec. Był panem ich życia i śmierci, ale jakoś nie chciałbym się z nim zamienić miejscami. Co za błyskotliwa riposta. No dobrze, wpadnij za jakiś czas, przygotuję mu odpowiedź. Okej. Okay. A może nie już... Teraz okay. czas. Nie masz już teraz odpowiedzi. Dobra, czyli mam za jakiś czas przyjść do Vivaldiego. Mam nadzieję, że nie odbiorą mi tutaj nagle dostępu do Wyzimy za jakiś czas i będę mógł tutaj normalnie podbijać. Dobra, z Vincentem gadaliśmy, z Kalksteinem i Stalarem gadaliśmy. Został mi Baranina, tak w zasadzie do pogadania. Nie wszystkie nieludy są siebie warte. Dobra, tam nie pierdol głupot. Został nam Baranina i do Baraniny chętnie sobie podejdę. Teraz pytanie, jak zwabić kolegę Azara Javeda do wieży na Bagdach. Czy naprawdę muszę mieć dostęp do wnętrza tej wieży, czy też nie jest to konieczne i po prostu mogę tam stanąć przed wieżą i sru. Czy to wystarczy w zupełności? Nie mam żadnego pojęcia. Czy ja się mogę dostać do domu Baraniny teraz? Muszę znaleźć sposób. Kurwa mać. 20 orenów znowu muszę ci zapłacić. Czy Baranina w ogóle jest w swoim domu? Jest w swoim domu. Na całe szczęście nie będę musiał... Nie wydałem pieniędzy w błoto. Aha, czy z tobą nie mogę pogadać. Okej, okay. No to trudno. W takim razie jebać ciebie, Baranina. Jeżeli nie masz mi nic ciekawego do przekazania, to nie będę się tutaj upominał o to. Wybaczcie, łyk wody. Chciałem jeszcze... Dobra, to jeszcze w takim razie, jak już tu jestem, to podejdę sobie do Misia Kudłacza i zobaczę, czy nie ma tam tego typa, do którego chciałbym zagadać o jakieś tam zlecenie. Aha, zlecenie na wilki. Strzelam, że go tu nie będzie. Munro Bruce, hazardzista, karczmarz, kelnerka. Nie ma tutaj nikogo takiego, kto by mi pasował do tego typa, którego muszę znaleźć. No dobra, w takim razie... Co mi pozostaje, jak nie udać się do domu detektywa i się z nim skonfrontować jakoś. Najprościej po prostu będzie mu powiedzieć, że ej, zasadzka na Kalksteina i Baraninę na Bagnach, halo? Ale nie wiem, czy to taki w zasadzie to będzie działało? Nie mam pojęcia. W każdym razie i tak trzeba do niego teraz podbić. Jak się okaże, że najpierw muszę otworzyć wieżę na Bagnach, to wtedy będziemy się zastanawiać, ale póki co chodźmy tutaj. Raymond, będzie pewnie na górze. Dzień dobry, panie Raymondzie. Tak? Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię salamandry. Zabij go. No to dobra, jeszcze moment, nie... Wróć. Ja nie to chciałem. Myślałem, że będę mu powiedzieć mu, że właśnie, że zasadzka, ale... Tak. Chciałem... Widziałem go... Jak tak? Rzecz tak? Bywaj. Okej, okay, to zróbmy sobie tutaj save'a bezpiecznego tak zwanego, żebym go przypadkiem nie nadpisał quick save'em gdzieś. Na pustym miejscu sobie zapiszmy. I tak, słuchaj. Tak. Jestem... Dobrze. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Muszę wciągnąć Azara w pułapkę. Tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na Bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na Bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć.
Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Dobra, to spotkamy się na bagnach w takim razie. Otrzymałem Sefirę kolejną. Czyli rzeczywiście dostałem ją, tak jak było napisane w notatkach, w sposób... Po prostu przypadkiem. Będzie na mnie czekał pod wieżą na bagnach. Czy ja mogę teraz już pójść pod tę wieżę i zająć się tą sprawą? Bo raczej nie sądzę, żebyśmy mieli teraz pozbyć się Azara Javeda. Jakoś tak mi coś mi się tutaj nie wydaje, żeby to miało być takie proste. Ale z drugiej strony... Może coś mnie, może mnie zaskoczą. Ale nie zejdę. Chciałem jeszcze do Leivardena zagadać, bo jakby... Jemu też warto by, można byłoby powiedzieć, że rozpracowaliśmy salamandrę. Pytanie, czy to zadziała rzeczywiście. Czy on będzie mi coś... Nie, zadziałać? Chuj mnie to obchodzi, czy to zadziała, czy nie. Pytanie, czy będzie mi coś ciekawego do przekazania. Czy będzie jak ten, jak Vivaldi i nic nie powiem. Dzień dobry. Okej. Okay. A mogę ci sprzedać brosze salamandry? Nie. To komu mogę sprzedać brosze salamandry? Czy już nie mogę nikomu sprzedać brosze salamandry? Ktoś kupował. Nie pamiętam teraz, kto dokładnie. Dobra, nieistotne. W tym momencie, co istotne jest, to dostać się na bagna i pod wieżę. Mamy nową Sefirę, więc na spokojnie. Dobra, tam nie gadaj głupot. Przewieź mnie, zapłacę ci. Tak, jestem gotowy, płyniemy. Pomij mi to. Już widziałem tę cutscenkę raz, a nic nowego się na niej nie dzieje, więc nie ma sensu jej oglądać. Cutscenka numer 2, możemy ją również pominąć. Czyżby nowy klient? Zapraszam na moją... Wait a second, ty jesteś Jean-Pierre. Dzień dobry. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Powodzenia. Bywaj. Ile mi dałeś pieniędzy za to? Mam nadzieję, że całkiem sporo, ponieważ przydadzą mi się pieniądze. Każde pieniądze. A nie spojrzałem, ile dostałem pieniędzy. No trudno. W każdym razie coś tam dostałem, to jest najważniejsze, to się liczy w tym momencie. Lecimy przed siebie. Do wieży. Czy ja tędy dojdę do wieży? Powinienem jakoś tam dotrzeć bez większych problemów. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tu mam jakiś obelisk. Obelix. Zobaczmy, czy mogę coś włożyć do tego obeliksu. Mam jedną Sefirę. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Jak widać, owszem. Dobra. Tutaj w lewo, czy ja tak po prostu będę w stanie się przebić na hama pod te wieże, czy będę musiał naprawdę jakoś popierdalać tutaj bokami, czy coś w tym stylu. Chyba nie dam rady się tak na hama przebić pod te wieże. Z tego co widzę, tutaj ten Raymond tam na mnie czeka, ale widzę, że będę musiał przejść jednak naokoło. Niestety, niestety. Tak to jest na mnie wymuszone. Tędy też nie przejdę. Którędy ja tam mogę się dostać w takim razie? Od góry niestety, okej. Okay. No dobra, no to biegniemy w takim razie i od góry się tam dostaniemy. Jak nie ma innej możliwości, no to trzeba tak to zrobić właśnie. Tu w lewo, tu w lewo. Obelisk Nechtza. Czy obelisk Nechtza też będę miał Sefirę do tego? Nie wiem. Ale warto zawsze sprawdzić, jak już tutaj przebiegamy po drodze. Nie mam Sefiry do tego. Unik. Okej. Okay. Raymond Merlove. Dobra, to poczekajmy sekundę. Zajmijmy się tym całym tałataństwem, które mnie tutaj śledzi. Dopiero potem podbijmy do Raymonda. Bardzo ładnie. Dobra, to zdechło. Czy ten topielec tutaj będzie stanowił jeszcze jakieś zagrożenie? Nie będzie stanowił zagrożenia, ale będzie jeszcze się rzucał. Dobra. Czy ten utopiec mnie goni? Owszem. Dobra, to jeszcze czegoś trzeba się pozbyć. Pyk. Bardzo ładnie. Zadzigany. Cholerę. Dawaj szczątki. O, tu mam jeszcze jakiegoś kwiatka. Fantastycznie. Więcej szczątek. Więcej szczątek. Bardzo ładnie. Dawaj, dawaj. I już. Bardzo ładnie. Save'a sobie tutaj zajebie bezpiecznego oczywiście. Standardowo jak przed jakąś istotną sprawą.
I idziemy skonfrontować się z Raymondem. Blackout. Fantastycznie. Słuchaj, stary. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzę? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Mhm. Czyli muszę otworzyć wieżę najpierw. Okej, okay, to trochę komplikuje sprawy, ale nie bardzo. Jakoś większość tych sefir już mamy, już dostaliśmy. Pytanie moje brzmi teraz. Sefiry. Wszystkie sefiry mam zebrane, znaczy oddane już. Glosariusz. Notatki Kalksteina. Teraz tak. Loivardena mam. Waskę mam. Tak? Tak. Kanały mam. Melitele. Okej, ale nie wiem, co mam dać tej Melitele. Jaskinia na bagnach to mam. Strażnik wieży. Okej, dobra. Strażnik wieży. Schowaj to. Strażnik wieży, no to wymaga to ode mnie. Tak, dobra, jebni mu pochodnią. Nic nie zrobiło? No cóż, kto by się spodziewał. Lejgnoja. Halo. Czemu ja mam... Wyjmij srebrny miecz, pacanie. No właśnie. Miałem wrażenie, że wyjąłem srebrny miecz, ale widzę, że się myliłem. Ale twardy to pielec. Co za skurczybyk. Co ja mam do tego ołtarza Melitele użyć? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy. Nie wiem. Kompletnie. Kapliczka Melitele znajduje się tam. Tylko muszę teraz do niej przejść jakoś. Ale szczerze powiedziawszy, nie mam chyba nic, co mógłbym włożyć do tej kapliczki. Może mam, tylko po prostu nie zauważyłem. Nie mam zielonego pojęcia, ale nic mi nie stoi na przeszkodzie, żeby podbić teraz do tej kapliczki. Ona się znajduje tutaj trochę w lewo, trzeba odbić i dotrzemy do niej, jak będziemy szli po prostu cały czas prosto tędy. Nie mam zielonego pojęcia, co tam możemy znaleźć, w sensie co do tej kapliczki wsadzić. Może ten pierścionek, który mam na sobie założony? Ja tu mam jakiś sygnet proroka Lebiody. Schowaj tę pieprzoną pochodnię. Dobra, ale wyjmij najpierw to. Teraz schowaj, żeby no właśnie. Żeby potem wyciągać tylko to. Czy może ten pierścień faktycznie być opcją? Że tego muszę właśnie użyć na tym ołtarzu Melitele? Nie wiem. Dajcie mi ten pierścień. Nie chodzi o pierścień. W takim razie o co chodzi? Nie wiem. Może coś zobaczymy tutaj jeszcze. Posąg Melitele. No i strażnik wieży. Ile ja tutaj już włożyłem tych sefirów? Sefir. Do Vivaldiego. A do Jarena muszę podejść. Strażnik. No to rzemieślnika, okej. Mam już 5 sefir. 5? Powiedziałbym szczerze. Szczerze bym powiedział, że miałem więcej. Kalkstein 1. Loivarden 1. Waska 2. Kanały 3. Jaskinia 4 i to 5. Rzeczywiście mam 5. Strażnik wieży, okej. Okay. 2 odlepiody, to wyjdzie 8. Stanę sefira znajdę przez przypadek przy okazji, na przykład w pieczonym kurczaku, w misiu kudłaczu, albo siedząc w wychodku, nie wiadomo. Przeznaczenie samo rzuci ją w moje ręce. No tak, no dostałem ją od tego tam, od Javeda. Bo ja żadnej sefiry już w ekwipunku nie posiadam, prawda? Prawda. O, to interesujące. Teraz tak.
Kapliczki Melitele. Dajcie mi sekundę, sprawdzę, co, o co konkretnie chodzi z tymi kapliczkami, bo nie chcę mi się teraz już znowu po macku biegać. Sprawdzę to i zaraz do was wrócę. Okej, wszystko wiem, mniej więcej. Wiem, że trzeba się cofnąć do Wyzimy. Do Wyzimy i do szpitala, co było dosyć logiczne i przemknęło mi przez myśl, ale uznałem, że najpierw sprawdzę to jednak na wszelki wypadek w necie. I tak, wychodzi na to, że musimy po prostu podejść, dowiedzieć się, jakie możemy złożyć ofiary Melitele i potem dostaniemy aż 3 sefiry z modlitwy, także fantastycznie. Teraz się wszystko raczej powinno zgadzać. I przy okazji, jak już będziemy i tak w Zimie, to będzie trzeba zajść do Kowala i poprosić go o stworzenie nam odgromnika. A potem będziemy musieli się ponapierdalać z golemem. To znaczy, że prawdopodobnie w kolejnym odcinku czeka nas lekka walka z golemem. Co jakby spoko, jak dla mnie. Przewieź mnie. Ja mnie to drażni, że muszę za każdym razem to kurwa klikać. Przewieź mnie, zapłacę ci, tak, jestem gotowy, tak, płyniemy, wypierdalaj. Irytujące. Ale dobra. Chwila. My mamy już dosyć odcinka na dzisiaj, także myślę, że możemy sobie tutaj zakończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie sobie łapki w górę. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!